Wydawnictwo Wejdźmy na Szczyt oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Doroty Szczerba pod tytułem Tajemnica adoracji. Wielka cisza. Montaż i realizacja Marek Młynarski. Produkcja Fundacja Ku Bogu. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Psalm 34. Daremnie szukam i nic nie znajduję, do czego by można porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludzkiej. Święta Teresa z Awili. Twierdza wewnętrzna. Rozdział pierwszy. Z historii adoracji. Przeciwnicy adoracji podkreślają, że wystawianie Najświętszego Sakramentu nie było znane w starożytnym Kościele. A jednak w stosunku pierwszych chrześcijan do Eucharystii widzimy zadziwiające rzeczy. Święty Justyn, a także inni pisarze starochrześcijańscy potwierdzają, że Eucharystię przechowywano w domach, tam gdzie od IV wieku zbierano się na łamanie chleba. Przechowywaną Eucharystię określano jako cenny zapas. Biskupi wysyłali jej cząstki innym biskupom. Komunię roznoszono chorym, starcom, więźniom oraz zabierano w podróż. W podróż jako największy skarb, bez którego nie można było się obejść, jako wiatyk, gdyby przyszło podczas niej umrzeć lub gdyby spotkało człowieka prześladowanie. Jak była przechowywana? Noszono ją na piersi? Nie wiemy. Jeśli jednak usiłujemy sobie wyobrazić, w jakich warunkach się to dokonywało, przełożyć skromne dane historyczne na praktyczne realia, dostrzeżemy niezwykłą zażyłość pierwszych chrześcijan z Najświętszym Sakramentem. Podróżowano miesiącami, pieszo, konno, lądem i morzem. Chleb żywy musiał być otaczany czcią. Wierzono w niego. Uciekano się do tej jedynej rzeczywistej obecności. A jednocześnie wiara prowadziła do bliskości. Trudno sobie wyobrazić, by Eucharystii dotykali jedynie prezbiterzy. Nie bano się jej. Ona zapewniała życie i nieśmiertelność. Ten związek widziano wyraźnie. W najstarszej pieśni, znanej z Didache, z końca I wieku śpiewano: Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny przez Jezusa, Syna swego. Klimat duchowy tych czasów był inny od naszego. Śmierci, sądu, końca świata się nie bano, lecz wyczekiwano, bo to o wiele lepsze, gdyż oznacza spotkanie z Chrystusem, spełnienie. We wspomnianej pieśni śpiewano też: Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przeminie ten świat. Kto święty, niech przystąpi. Kto nim nie jest, niech czyni pokutę. W liście świętego Ignacego z Antiochii czytamy: Łamiecie wszyscy jeden chleb, będący lekarstwem nieśmiertelności, środkiem, który nas chroni od śmierci i zapewnia na wieki żywot. Nie mamy wielu świadectw z tych czasów, jednak te, które zostały, są bardzo wymowne. W katakumbach świętego Kalkista w Rzymie wyryte jest epitafium na cześć świętego Tarsycjusza. Kiedy Tarsycjusz niósł sakramenty Chrystusa, gromada awanturników chciała go zmusić, by pokazał je bezbożnym.
wolał oddać swoje życie niż pokazać tym wściekłym psom niebiańskie członki. Od IV wieku, gdy ustały prześladowania, pojawiają się zakazy zabierania z sobą Eucharystii. Zaczyna być ona przechowywana w kościołach, czasem również krew pańska w specjalnych miejscach zwanych pastoforiami, czyli niewielkimi pomieszczeniami po obu stronach ołtarza. Naczynia, w których przechowywano Eucharystię przeznaczoną dla chorych i umierających, były okrągłymi puszkami. Zawieszane na łańcuszkach nad ołtarzem najczęściej miały kształt gołębicy, dlatego też nazywano je gołębicami eucharystycznymi. Pojawiały się wówczas także wiszące tabernakula. Łacińskie słowo tabernakulum stanowi odpowiednik hebrajskiego szekina, miejsce obecności Bożej. Tak Izrael nazywał namiot, w którym przechowywana była Arka Przymierza. W niej złożono tablicę z 10 przykazań. Namiot traktowany jako przenośne sanktuarium towarzyszył Izraelowi w drodze przez pustynię i w początkach budowania państwa, aż do powstania świątyni Salomona, w której Arka zajęła najświętsze miejsce. Tabernakula podobne do dzisiejszych znane są dopiero od XII wieku. Wtedy też zrodził się i upowszechnił kult eucharystyczny poza mszą świętą. Stało się to po herezji Berengariusza z Tur, który zakwestionował rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Jakby w odpowiedzi narodziło się wśród wiernych pragnienie pobożnego oglądania Najświętszej Hostii. Dopiero w tym okresie pojawia się podniesienie, ukazywanie jej wszystkim w czasie mszy, około 1200 roku, a od XIV wieku również kielicha. W patrzeniu na hostię zaczęto widzieć błogosławieństwo. Powstał zwyczaj, niekiedy obecny w klasztorach, aż do dnia dzisiejszego, uderzania w dzwony przed podniesieniem. Natomiast zakaz oglądania hostii stosowano jako dotkliwą karę. Zamykano czasem bramy kościoła i pilnowano, by wierni nie mogli spoglądać na hostię nawet przez okno. Średniowieczu zawdzięczamy Boże Ciało, w czasie którego cały Kościół powszechny oddaje cześć Najświętszemu Sakramentowi. Bożą prośbę o ustanowienie tego święta przekazały w 1230 roku błogosławiona Julianna oraz jej przyjaciółka Ewa Pustelnica. Ich powiernikiem był Jakub Pantaleon, archidiakon miasta Lierz. Błogosławiona Julianna umarła w 1258 roku osamotniona i prześladowana. 3 lata później Jakub Pantaleon został wybrany na papieża. Przyjął imię Urbana IV i w 1264 roku ustanowił święto Bożego Ciała. Polecił Tomaszowi z Akwinu napisanie oficjum o Najświętszym Sakramencie oraz pieśni. Tak powstało śpiewane przez nas w chwili wystawienia i przypisywane mu przed tak wielkim sakramentem. W spuściźnie świętego Tomasza szczególnie ważna jest 3. część Sumy Teologii, w której pisze o wcieleniu i sakramentach. Święty Tomasz nie tylko pogrążał się w głębokie zamyślenia podczas pracy, ale także wiadomo, iż ogarniały go nadprzyrodzone ekstazy, szczególnie w czasie odprawiania mszy świętej. Odprawiając uroczystą mszę świętą, pogrążał się często na tak długo w świętych tajemnicach, że bracia musieli nim potrząsnąć, żeby odprawiał dalej. Chcąc lepiej się modlić i lepiej pisać, szedł nieraz oprzeć głowę na tabernakulum. Również duchowość żyjącego w tych samych czasach Franciszka z Asyżu przepojona była czcią dla Eucharystii. Kapłaństwo uważał za tak wielką godność. Nazywał kapłanów swymi panami, że sam z pokory przyjął jedynie diakonat. W liście do kapituły generalnej napisał: Błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak potrafili okazywali wszelkie uszanowanie i cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym Wszechmocny Bóg pojednał z sobą wszystko, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.
Wymóg adoracji Najświętszego Sakramentu pierwszy sformułował XIX Powszechny Sobór Trydencki podczas swej 13 sesji w 1551 roku. Sobór został zwołany, by doprowadzić do pojednania z protestantami. W rzeczywistości jednak stał się soborem określającym stanowisko katolików wobec innych wyznań, akcentującym przede wszystkim różnice. Najważniejszą kwestią była wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa, którą odrzucili zwolennicy Kalwina i Lutra, nazywając ją jedynie symbolem. Najpierw Święty Sobór naucza oraz otwarcie i jasno wyznaje, że w boskim sakramencie świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina Pan nasz, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postaciami owych widzialnych rzeczy. Albowiem nie jest to sprzeczne, aby Zbawiciel nasz zasiadał zawsze w niebiosach po prawicy Ojca, naturalnym sposobem obecności, a mimo to był obecny w swej substancji na wielu innych miejscach sposobem istnienia wprawdzie ledwo słowami wyrażalnym, który jednak jako dla Boga możliwy, możemy pomyśleć i mocno mamy wierzyć. W rozdziale 4 dekretu o Najświętszym Sakramencie biskupi stwierdzają, że chleb i wino przestają istnieć po konsekracji. Zmiana ich substancji w substancję ciała i krwi Pana Jezusa jest nazywana przeistoczeniem. Luter odrzucił wiarę w przeistoczenie, przyjmując, że Chrystus łączy się z substancją chleba. Kanon 4 dodaje, co istotne dla adoracji, że zmiana ta jest stała. Chrystus pozostaje realnie obecny również poza mszą świętą. Substancja oznacza najgłębszą rzeczywistość, istotę rzeczy. Chleb i wino stają się w swej istocie ciałem i krwią Chrystusa, tylko widzialna, zewnętrzna postać chleba i wina pozostaje niezmieniona. Chrystus wiąże swoją autentyczną, osobową i stałą obecność z konsekrowaną hostią. Zaproszenie katolików do adoracji stawało się zatem logiczną konsekwencją tak sformułowanej przez biskupów wiary. Uroczyste procesje, o które poprosili, manifestacyjnym jej wyrażaniem na ulicach miast czy na wiejskich drogach. W rozdziale 4 soborowego dekretu czytamy: nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult adoracji, który należy się prawdziwemu Bogu. Nie zmniejsza obowiązku uwielbiania to, że Chrystus ustanowił ten sakrament dla spożywania. Wierzymy bowiem, że w nim jest obecny ten sam Bóg, o którym wprowadzając go na okrąg ziemi, Ojciec Przedwieczny mówi: niech mu pokłon oddają wszyscy aniołowie Boże, któremu upadłszy pokłonili się mędrcy, któremu i sami apostołowie w Galilei oddali pokłon, jak świadczy Pismo Święte. W XV i XVI wieku pragnienie głębokiej duchowej i administracyjnej odnowy Kościoła odzywa się w wielu środowiskach. W kręgach humanistycznych, w nowych zakonach, na przykład u jezuitów, u papieży, reformatorów, w świeckich bractwach oraz u świętych, którzy dokonali reformy starych zakonów. U Teresy z Awili trudno znaleźć słowa adoracji wystawionego Najświętszego Sakramentu. Jej droga doskonałości mówi przede wszystkim o modlitwie wewnętrznej, modlitwie skupienia, jak ją nazywa. Są w niej jednak wspaniałe fragmenty poświęcone modlitwie po komunii. Teresa, najwyraźniej wstrząśnięta odstępstwami protestantów, wielki nacisk kładzie na rzeczywistą obecność i jej trwanie, tak jak o nim nauczał Sobór. Jakiż byłby to nierozum, gdybyście po komunii świętej, mając w sobie nie martwe wyobrażenie, ale samąż żyjącą osobę Pana, od Niego się odwróciły, a poszły modlić się przed obrazem. Byłoby to taką samą niedorzecznością,
jak gdyby ktoś, mając u siebie wizerunek drogiej mu osoby, w chwili, gdy ta osoba sama go odwiedza, nie chciał z nią mówić, a wolałby gadać do wizerunku. Gdy przyjąwszy komunię świętą, macie Pana samego we własnej osobie, w duszy waszej, starajcie się wtedy zamknąć oczy ciała, a otworzyć oczy duszy i patrzeć na Niego, jako mieszka pośrodku serca waszego. Po Soborze Trydenckim ożywa adoracja. W wielu kościołach rozpoczynają się 40-godzinne nabożeństwa. Wiek XVII przynosi jednak w duchowości prąd szczególnie trujący. Przez następne 200 lat trudno będzie go zwalczyć. Mowa o jansenizmie, który twierdził, że tylko niektórzy ludzie będą zbawieni. Kładł przesadny nacisk na grzeszność człowieka, a Boga ukazywał jako odległego, surowego sędziego. W efekcie w chrześcijaństwie obraz Boga został zniekształcony i pojawił się w ludziach lęk, który dotyczył także pobożności eucharystycznej. Zaczęto obawiać się komunii świętej, przyjmować ją rzadko i wyłącznie po spowiedzi. W odpowiedzi na tę nieufność Chrystus objawił się w 1673 roku skromnej zakonnicy Wizytce, Małgorzacie Marii Alacoque. Wskazał na swoje serce promieniujące jak słońce, rozpalone miłością do ludzi. W kolejnym objawieniu ukazał się jej jaśniejący w chwale. 5 ran świeciło jak 5 słońc. Powiedział: pragnę, by mnie ludzie pokochali w Przenajświętszym Sakramencie, ale pragnieniem tak gorącym, żeby ono mnie paliło, a nie znajduję nikogo, kto usiłowałby według mojego upodobania zaspokoić to pragnienie, dając w zamian coś za moją miłość. Potem poprosił Małgorzatę Marię: postarasz się, by komunikować we wszystkie pierwsze piątki miesiąca. Każdej nocy z czwartku na piątek dam ci udział w trwodze konania, którą dobrowolnie wziąłem na siebie w ogrodzie oliwnym. Będziesz czuwać między 11 godziną a północą. Małgorzata Maria z całej duszy starała się odpowiedzieć na miłość, której doświadczyła. Rzeczywiście rozkochała się w adoracji. Tak pisała w swym pamiętniku duchowym. Przed Najświętszym Sakramentem, który tak całkowicie pochłaniał moje serce, że nie odczuwałam przed nim żadnego znużenia, mogłam przebywać dzień i noc bez jedzenia i bez picia. Byłam w pełni szczęśliwa, spalając się wobec Niego jak świeca, aby miłością odpowiedzieć na miłość Jezusa. Pisała też: największym dla mnie zadowoleniem to przebywać przed Najświętszym Sakramentem, gdzie moje serce znajduje się jakby w swoim centrum. W XIX wieku również dzięki rozwojowi kultu Najświętszego Serca Jezusa powstają liczne zgromadzenia zakonne, których głównym zadaniem jest wynagradzanie, a także nieustanna, wieczysta adoracja. Mnożą się również świeckie bractwa, na przykład to, dzięki któremu w 1885 roku zaistniała całodobowa adoracja na wzgórzu Montmartre w Paryżu. Trzeba jednak przyznać, że ruch adoracyjny w tym kształcie był pewną przesadą, gdyż w cieniu stawiał samo sprawowanie Eucharystii. Trudno to sobie dziś po Soborze Watykańskim II wyobrazić, ale niejednokrotnie odprawiano mszę świętą przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, cichą, by nie przeszkadzać w adoracji. Można było odnieść wrażenie, że msza święta stanowi jedynie środek służący otrzymaniu konsekrowanej hostii. Tak silnie położony akcent na sakramentalną obecność pomniejszał w świadomości wiernych inne aspekty mszy, a także inne formy obecności Pana Boga w życiu Kościoła i świata. Ruch liturgiczny pierwszej połowy XX wieku stał się ruchem skoncentrowanym na tajemnicy mszy świętej, ale jednocześnie ruchem głęboko eklezjalnym, pragnącym budzić wśród wiernych świadomość bycia Kościołem. Wydał wspaniałe owoce, gdyż pierwszą konstytucją
Soboru Watykańskiego II stała się konstytucja liturgii, a cały Sobór był przede wszystkim eklezjologiczny i ta właśnie refleksja Kościoła na temat samego siebie okazała się nowa. Nie odrzucono niczego z dziedzictwa Trydentu, z jego ducha. Pobożność eucharystyczną skoncentrowano jednak na mszy świętej rozumianej jako dziękczynienie, jako ofiara odkupienia i sakrament jedności oraz przedsmak liturgii doskonałej chwały, w jakiej będziemy mieć udział w Królestwie. Wszystkie inne nabożeństwa mają być jej podporządkowane, jak pisze w swej pierwszej encyklice Redemptor Hominis Jan Paweł II. Nie wolno nam w naszym sposobie myślenia, praktykowania i przeżywania pozbawiać tego sakramentu zaiste Najświętszego, jego pełnych wymiarów i jego istotnego znaczenia. Jest on równocześnie sakramentem ofiarą i sakramentem komunią i sakramentem obecnością. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. I choć pobożność eucharystyczna powinna być skoncentrowana na tajemnicy mszy świętej, to na niej się nie wyczerpuje. Sobór wzywa również do oddawania czci sakramentalnie obecnemu Chrystusowi poza mszą świętą. Zaprasza kapłanów, by codziennie spędzali czas przed Najświętszym Sakramentem. W jednym z listów Jana Pawła II na Wielki Czwartek czytamy, że ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy zamierzonej przez Sobór, a wręcz, że jest tej odnowy punktem kulminacyjnym. Rozdział drugi. Brat Karol, prorok adoracji. Człowiekiem, któremu zawdzięczamy adorację ubogą, taką, jaka praktykowana jest współcześnie w nowych wspólnotach, jest błogosławiony Karol de Foucault. Francuz, urodzony w 1858 roku w bogatej, hrabiowskiej rodzinie. Mając 6 lat, przeżył śmierć obojga rodziców. Wcześnie stracił wiarę. Za złe prowadzenie został wydalony z jezuickiej szkoły przygotowującej do elitarnej szkoły oficerskiej. Trwonił majątek. W czasie wojny algierskiej, a następnie wyprawy odkrywczej po Maroku, którą podjął w przebraniu w 1883 roku, poznał islam. Islam dokonał we mnie głębokiego wstrząsu, przyznał wiele lat później. Adoracja twarzą do ziemi, cześć dla Allaha, bezwarunkowa zgoda na jego wolę, ujrzane z tak bliska, zachwiały ateizmem Karola. A jeśli on istnieje? Po powrocie do Paryża Karol całą energię wkłada w odnalezienie tej najważniejszej dla niego wówczas odpowiedzi. Pracuje intelektualnie, opracowuje wyniki swej ekspedycji do Maroka, a jednocześnie niestrudzenie szuka, wchodzi do kościołów, trwa w ciszy, którą zachwycił się na Saharze i prosi. Mój Boże, jeśli istniejesz, daj mi się poznać. Następuje zrządzenie losu. Karol podchodzi do konfesjonału, gdzie czeka na niego mądry, wyprzedzający swoją epokę ksiądz. Ojciec Huvelin. Słyszał on już o tym niespokojnym podróżniku od jego kuzynki i chociaż Karol chce tylko porozmawiać o swoich duchowych zmaganiach, ojciec Huvelin mówi zdecydowanie: proszę uklęknąć i wyspowiadać się. Dokonuje się niewytłumaczalne. Karol wstaje od tej spowiedzi nie tylko jako wierzący, ale powołany do oddania całego swego życia Bogu, w którego w tej chwili uwierzył. Od momentu, gdy uwierzyłem, że Bóg istnieje, zrozumiałem, że nie mogę żyć inaczej, jak jedynie dla Niego. Moje powołanie zakonne zrodziło się w tej samej godzinie, co moja wiara. Ojciec Huvelin poleca mu natychmiast przyjąć komunię świętą oraz, rzecz zupełnie w owych czasach niepraktykowana, codziennie ją przyjmować i codziennie uczestniczyć we mszy świętej,
Być może ma to decydujące znaczenie dla ukształtowania się specyficznie eucharystycznej duchowości brata Karola. 28-letni Karol rozkochuje się w Chrystusie ubogim, chce go naśladować przede wszystkim w jego uniżeniu. Za swoje przyjmuje zdanie ojca Uwelina: nasz Zbawiciel obrał sobie tak dalece ostatnie miejsce między ludźmi, że nikt nie mógł mu go odebrać. Wyznaje, szukając swojej drogi: nie chcę przez życie jeździć pierwszą klasą, gdy ten, którego kocham, jeździł ostatnią. Oba te zdania są tak często przytaczane, że nie sposób już sobie wyobrazić bez nich współczesnej duchowości, niczym bez słynnej Windy, żyjącej w tym samym okresie co Karol, Terezy z Lisieux. Ona również swe najgłębsze intuicje dotyczące dziecięctwa duchowego, nazywane jej małą drogą, czerpie z pragnienia naśladowania pokory i ubóstwa Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Dwoje tych gwałtowników, ojciec soborowy Yves Congar, nazwał dwiema latarniami, które Bóg zapalił u progu wieku atomowego. Całe życie brata Karola od chwili nawrócenia to szukanie upragnionego ostatniego miejsca. Wybiera najsurowszych z męskich zakonów, trapistów, a nadto najuboższy z ich domów, w Agbes w Syrii. Spędza w nim 7 lat. Jednak i tu jest dla niego za wysoko. Przeżywa szok, gdy odkrywa, w jakich warunkach mieszkają ubodzy nieopodal klasztoru. Co za różnica pomiędzy naszymi zabudowaniami a domem tego biedaka. U trapistów nie ma możliwości prowadzenia życia ubogiego, wyzutego z siebie, prawdziwego ogołocenia i wzgardy, życia pokornego, a nawet powiem skupionego, jakie miał Jezus w Nazarecie. Liczebne klasztory z konieczności nabierają znaczenia pod względem materialnym, a to sprzeciwia się wyrzeczeniu i pokorze, pisze do swej kuzynki Marii de Bondy tuż po 3-letnim pobycie w klasztorze. Modlitwa u trapistów to przede wszystkim modlitwa liturgiczna. Wielogodzinne śpiewanie i odmawianie brewiarza oraz cicha modlitwa, zwana wówczas myślną. Taki styl życia duchowego jest dla brata Karola zbyt wyniosły. Ludzie miejscowi, prości i biedni, mają drogę zamkniętą do naszych klasztorów. Marzy o prostszej formie modlitwy, dostępnej dla wszystkich. Podział zakonników na chóry jest dla niego nie do przyjęcia. W jego głowie powstaje zamysł małych fraterni, wspólnot złożonych zaledwie z kilku zakonników lub zakonnic, którzy naśladują ukryte życie Jezusa w Nazarecie. A więc pracują na chleb, mieszkają wśród najuboższych warstw społecznych, w przyjaźni z sąsiadami, mając serce zwrócone jak on ku Ojcu. Pyta, jak Jezus modlił się w Nazarecie, i sam sobie odpowiada: jaka to była modlitwa? Przede wszystkim adoracja. Właśnie adoracja, najprostszą, najuboższą, najbardziej ogołoconą modlitwę chcę umieścić w sercu swego Nazaretu. Pisze: chcę utworzyć zespół biednych zakonników, którzy by adorowali Przenajświętszy Sakrament. Utworzyć małe centrum adoracji i miłości wzajemnej. Zakonników tych nazywa małymi braćmi i małymi siostrami Jezusa. Swoje rozterki przeżywa w całkowitym posłuszeństwie. Jest gotów złożyć śluby wieczyste u trapistów, jeśli taka będzie wola przełożonych. Czeka na ich decyzję w Rzymie. W lutym 1897 roku otrzymuje pozwolenie opuszczenia zakonu, by realizować swój ideał Nazaretu. W tym samym miesiącu wyjeżdża do Ziemi Świętej. W Nazarecie jest szczęśliwy, wreszcie może utożsamić się z najbiedniejszymi. Dzieci miejscowe rzucały w niego kamieniami, a on mówił sobie, że na to właśnie zasłużył. Opatrzność prowadzi jego kroki tak, że zostaje służącym u klarysek w zakonie kontemplacyjnym, w którym przez cały dzień trwa adoracja. Mieszka w szopie przylegającej do ich klauzury. Trochę pracuje w ogrodzie, trochę sprząta. Nie ma zbyt wielu obowiązków. Niemal całe dnie poświęca modlitwie.
również w nocy za cichą zgodą przeoryszy, zakrada się do kaplicy. Był to najbardziej pustelniczy okres w jego życiu, choć na pustynię miał wyruszyć dopiero kilka lat później. Klaryski po latach relacjonowały. Brat Karol modlił się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, zawsze klęcząc. A gdy już nie mógł klęczeć, stał oparty o ścianę, wpatrzony w monstrancję. Jednak nie zatrzymał się na adoracji, gdyż to nie ona stanowi szczyt nowego przymierza. W czasie 3 lat spędzonych u klarysek dojrzał do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Odmawiał wcześniej tego zaszczytu, gdyż bycie kapłanem łączyło się z nieznośnym dla niego wyniesieniem. Teraz zrozumiał, że może starać się o to, by być wyświęconym jako pierwszy mały brat w oczekiwaniu na następnych, w ubogim zgromadzeniu, które pragnął założyć. Już wtedy miał opinię świętego mnicha pustelnika. Szukanie pokory z pomijaniem kapłaństwa nie jest słuszne. Mszę świętą trzeba sprawować ponad wszystko. Nigdy człowiek nie naśladuje doskonale i Pana Jezusa, jak wówczas, gdy sprawuje najświętszą ofiarę. Można powiedzieć, że Karol nie tylko odnowił życie zakonne, przywracając mu prostotę domu z Nazaretu, ale przyjąwszy ten sakrament, odnowił jednocześnie kapłaństwo, które w jego osobie widzi od tej pory wzór kapłana ubogiego sługi, kapłana kontemplującego. Powstałe po jego śmierci stowarzyszenie pod nazwą Unia Kapłańska Jezus Caritas dowodzi, że inspiracja ta została odczytana. Noc przed święceniami brat Karol spędza na adoracji. Postanawia nie wracać do Palestyny. Święcenia odbyły się po rocznym przygotowaniu we Francji, gdyż nie brak tam księży. Jednak wierzy w moc Eucharystii, że chce ją zanieść na tereny, na których nie ma ani jednego chrześcijanina. Pragnie wprowadzić Przenajświętszy Sakrament jak najdalej, na południowy zachód, na Saharę, tam, gdzie nie było go od czasów świętego Augustyna. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.